Witam na moim kanale Fishing Planet Anglia i łowisko w gospodarstwie Weeping Willow. Kontynuuję przygodę i próbę złapania karpia 30 kg. Siateczkę właśnie zapełniłem. Za siateczkę jest 36,5 tysiąca. Bardzo ładnie. I mamy 4 unikaty, wszystkie powyżej 20 kg. Największy karp albinos 21,5 kg. Czyli mogę śmiało się przekręcać. To może tym razem zróbmy na 11. Jak to będzie ostatnia siatka stąd? Wyda? Czy nie wyda? 97,5. Mogę dołożyć więcej. Max 97 przyprawy. Też 97 i na 260, tak? A, no dobra, tylko dodamy sobie może więcej banana. I tak banana mamy dużo. Tylko bez tego. A, banana mamy na kilo 900. Niecałe kilo cytrusa i kilo 900 mamy również orzecha. Jest 22,31. Na 4 rzuty chyba to nie wyda mi, nie? 4 razy 65 jest, a 5? 325, to nie. No i dobra, i tak chyba można. Było ciepło. Jaka jest temperatura wody? 17 stopnia, to nie ma sensu. I tak mieszaj. Tego już nie ma, mogę usunąć przyprawę.
Okej. Branko jest.
Piękny nagi. Będzie to medalowy chyba. Ups. No właśnie. No to współczuję, to bardzo współczuję. No to nie żarty w ten sposób, młody.
chyba żółty. To się wstrzymam na razie.
Jest ładny, nagi. Kurde. Wow, ale akrobacje. To lustrzeń chyba. Tak, lustrzeń, lustrzeń.
Jak ci się nie śpieszy, młody, to leczy w takiej kolejności, jak napisałeś. Będziesz mądrze łapał, to będziesz dobrze zarabiał. To niedużo. To nawet ci nie starczy na porządne zakupy na Albertę czy na Michigan. Leć na Falcona. I tam przynajmniej siatka 90 kilo. Tam bardzo dobrze troć jest płatna i tam również są dwa pstrągi w unikacie. No i nie wytrzymało na te 2 sekundy dłużej, kurde. Taki mały się długo holowano. Siemka, Gacio.
No młody. Nie musisz tak wypytywać o każde łowisko. Zobacz, jakie tam ryby pływają. I ustaw sobie sprzęt pod rybę, tylko nie znowu kurczę 3 razy mocniejszy od ryby, tylko pod wielkość ryby sobie dobie sprzęt. Zawsze dobieraj sprzęt pod wielkość ryby. Masz napisane wszystko ładnie w spisie, na co biorą, do jakiej wagi rośnie. Patrzysz, czy na danym łowisku jest medalowo, czy unikatowo, i tak sobie składa sprzęt. No niekoniecznie legwan i siemanko, wszystko zależy na jaką rybę, bo jeśli przykładowo pójdzie na okonia, to nie z takim setem, czy na sandacza, czy na troć, czy na kulbaka, na szczupaka pospolitego również, kiedyś też miałem set, chyba do 15,5 kilo, a łapię obecnie pospolitego na zestawie 13 kilo i jest rewelacyjny. Tylko pospolity, nie gołe czy maski, czy meskino, ale sam pospolity. Wszystko w zależności co tam na Michiganie się łapie, ale młody ma za mało kasy, żeby zrobić zakupy i żeby pojechać, także lepiej niech leci sobie na Falconach na razie. Na pospolite nie wiesz? Owszem, można, bo ja też łapałem mocno wędko kiedyś pospolite, ale jakiś czas temu znajomy mi fajnie podpowiedział odnośnie jednej nowej wędki i pospolite łapię tylko na nią, dzięki czemu można dłużej posiedzieć, bo wtedy tamta wędka jest tylko na pospolite, a mocniejszy zestaw jest na maski nogi, na maski. I na maski gołe, tak? A pospolite ja łapię zestawem do 13 kg. I największe unikaty na niego wyciągam bez problemu. Tylko pospolity szczupak, żaden inny. O, będzie chyba medal to na pewno. No chodź. Nagi. Dobrze. Cztery. A tam tu założę wędkę, żeby to zeszło. Wiesz co? Akurat nie legwan, bo kiedyś jak nie było kajaków, to się łapało stojąc za trzciną. A jak doszły kajaki, to mam fajną miejscóweczkę z kajaka, gdzie nie muszę rzucać daleko. W Zatoce Szczupakowej miejsce jest rewelacyjne. Mam fajnie poskładane grunty. I tam z takim szczupakiem nie ma jakichś większych problemów, co nie? I tam mój największy pospolity jest ponad 21 kg.
zdążę. Pewnie raczej nie, a może. Jak nie będzie, kurczę, to jest mały. Chodź, 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 chodź. Zaraz ostatnie porcje zamęty. O, tak szarpie, to amur pewnie. No to jak? Naszarpałeś się, mistrzu? Na Falcona jest za mocny, młody. Na Falcona jest za mocny. Mówię, zobacz jakie tam są ryby. Masz napisane do ilu ważą, czy są medalowe, czy unikaty. To jest za mocny kołowrotek. Taki kołowrotek to sobie możesz wziąć na trocie, jak będziesz jechał na Michigan. To jest za mocny na Falcona.
30. A, pewnie tak będzie. Dobra. Ubrania. No i widzisz, i tam na to troć to spokojnie, no. A na pstrągi delikatniejszy zestaw możesz złożyć. Jest bodajże wędka chyba 215 do 4-metrowa. Kołowrotek 4 kg i fluorokarbon 3,7 na pstrąga tęczowego oraz oregońskiego. Oregoński jest mniejszy, tęczowy jest większy.
O, w momencie odkładania wędki poczułem wibrację. No właśnie. W momencie odkładania wędki poczułem silne wibracje. To nam zostanie ostatni robak, tak? I plus na tamtej wędce jeszcze jeden. Dobrze. To może chociaż medal wpadł. Tak, ostatni robak. O, to spokojnie na takim zestawie, bez problemu ległem, bez problemu. Tak, wąska może być. Wąska może być na troć. Dobra jest. Wąska bardzo dobra, średnia blacha też może być. Ja chyba łapałem większość na blachę wąską tam akurat. Jeśli chodzi o troć. No te medalowce na tym na Aurorze, jak będziesz łapał, to będzie fajna zabawa. Fajnie punktacyjnie, dobrze gotówkowo jest. Także tam będzie można tanim sprzętem sporo kasiury zarobić na troci. I tak jak mówiłem, młody, przygotuj sobie zestaw, to chyba nazywa się wędka na F. 215 cm ma długości, ona chyba jest do 4 kg. Wyrzut ona ma pod delikatne przynęty. Ona będzie bardzo dobra na tamte dwa pstrągi, które tam są. Oregoński i tęczowy.
Siema, no karpik. Trzeba będzie spróbować na jeziorku wierzbowym. Może tam dwa punkty mam. Jeden oznaczony, drugi nie do końca. Tam może spróbować. Dobra, czosnek pelet będzie skończony, super. Z tym się wstrzymaj młody, najpierw jak tam nie byłeś, zobacz czy ci łowisko się spodoba, połap tam trochę i ewentualnie dopiero wtedy. Nie kupuj na zaś, bo może ci łowisko się nie spodobać, to potem będziesz żałował. Musisz na nim połapać parę dni i jeśli ci się spodoba, to wtedy można jak najbardziej licencję na stałe, bo możesz potem żałować. A bitcoiny można przeznaczyć na inne łowisko. I lepiej bitcoiny na jakieś łowisko, które ci się podoba, na którym fajnie ci się łapie, na przykład jak na Emeraldzie ostatnio byłeś, aniżeli kupować na przykład DLC-ka na przykład. Lepiej zainwestować właśnie w łowisko, jest zdecydowanie lepiej. Dobra, niech schodzi to. Tak, tutaj już mizeria z tymi braniami widzę. No bez jaj. Tej ochotki nie ma.
Zobacz, czy nie ma Fatherlight'a 215, bo ja mam chyba Fatherlight'a 215. Ale to jest ta wędka, tylko ja mam chyba 215 cm, jak dobrze pamiętam. Tam na tego pstrąga to spokojnie zestaw do 3 kilo, 3,5, 3,5 max. Także nawet ten, tylko zobacz tego Fatherlite 215. Żyłka i kołowrotek spokojnie do 3,5 kilo to aż nadto, bo oregoński jest malutki, a tęczak chyba do około 3 kg, także bez problemu. A oregoński jest malutkim pstrągiem, ale jest ślicznym pstrągiem i jest unikatowy. Też do 4 kg to 215. Zobacz, czy też do 4 kg i zobacz wyrzut. I zobacz wyrzut wędki. To będzie medalowy chyba amur na przedostatniego robaka. A może. No i ładnie. Dobra, to załóżmy może banana. Czego najwięcej jest? Cytrusa najwięcej jest. No, to bierz tu 215. kołowrotek do 3,5 kg spokojnie styknie na te dwa pstrągi. To oregoński, to maluszek, a tęczak tam do około 3 kg, a 3 kg to tamten ciężko chwycić strasznie, także no, ale masz całkiem ciekawy zestaw. Wędkę i kołowrotek miałem ten sam, Prima 3000 albo Prima 2500. Żyłka tam chyba była też chyba 3 kg z groszem. Na te pstrągi spokojnie wystarczy. O, mówię, oregoński to maluszek, a tęczowy do około 3 kg, ale takiego właśnie 3-kilowca jest ciężko. Ja go tu nie wyciągnę szybko. I co? Ryzykować? Nie. Nie będę ryzykował, bo ale szarpie! Ja pierdzielę! Nie będę ryzykował. Szkoda banana, ale tu może uni jest. No wariat!
O Jezu, zaraz spadnie. Co to tak szaleje? Rany boskie. To jest najsłabszy zestaw. Kurde. Nie, 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 nie. Wszystkie naraz poproszę. Kurde. Co to jest? Nawet nie widzę. Chodź no. Nice. Nawet się nie chcę pokazać. Kurde. To tu karp? Chyba jo. Rany. Chodź no, aha, tam już banan poszedł. Ale lipa. Pochodkę też tam to stracę. Normalnie wariat z tego karpia. Kurwa. Chodź, kolego, chodź. No, chciałbym, ale raczej na pelet 14 mm to 30 się nie chwyci, to nie ma opcji. To był najsłabszy zestaw, także najmocniejszy mega czubar, nie? 5400 to pełna siata. Dobra, zwijamy się. Jeden robak, no to się wykorzysta. Się wykorzysta. No dobra, to by było na tyle. Może będzie jeszcze jedna siatka z przedligą mistrzów z innego miejsca. Także tymczasem dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Miłego wieczoru. Pozdrawiam. Cześć.